Dużo w tobie jeszcze złego Marka? Marek żyje się z emerytem, wiesz. Emerytem? Tak. Ale żyje. Ja po raz kolejny w życiu zderzyłem się z jakimś taką, wiesz, grabarzowi uciekłem spod łopaty. Trochę tych szans już miałeś. Miałem, ale za tą ostatnią szczególnie jestem wdzięczny Bogu i przyjaciołom. To ci ułatwia pisanie? To mi, szczerze mówiąc, utrudnia. Trudno było nam zliczyć w tej rozmowie, ile razy Dyjak umierał. Wiadomo, że 30 lat spędził na scenie. To nie zawsze, a może nigdy, nie był grzeczny chłopiec. Natomiast teraz, jak twierdzi, po ostatnim bardzo trudnym doświadczeniu życiowym wraca zupełnie nowy. Z zupełnie nową muzyką, z zupełnie nową płytą i, jak sam mówi, zupełnie nowy Dyjak. Wszędzie tam, gdzie skorzystałem z takiej ultrapróżności, fado, los, Bóg, pum, przewrócił mi o bandę. Ale wszystkie te przewroty były bolesne, ale były z czułością. Dobra, ostatni czego cię nauczył? Miłość jest najważniejsza.